Trafiliście na dobry kanał, jesteśmy na kanale X.comu, a ja mam bardzo duży stos pudełek. Wprawne oko na pewno zauważyło, że na każdym z nich widnieje logo SteelSeries. Ludzie zastanawiają się, co można zrobić z taką ilością sprzętu. Ja wam odpowiem. Emotikonkę. Mogliście się spodziewać naprawdę wielu rzeczy, ale czy zdarzyło wam się zobaczyć kiedyś zbudowany fort z pudełek ze sprzętem? Taka fortyfikacja może nas ochronić, ale musimy stanąć do walki. To też sprawdźmy, co taki gamingowy Orange ma od siebie do zaoferowania. Dobra, zacznijmy od myszki. Dlatego, że Senseiya 310 używam na co dzień, Rivala 110 pokazywałem na kanale, to dzisiaj wybieram Rivala 310, bo tej myszki jeszcze nie miałem w rękach. Rival 310 to myszka asymetryczna przeznaczona dla osób praworęcznych z nowym sensorem Trumów 3, który od 100 do 3500 CPI jest w stanie trakować nasz ruch ręki w 1 do 1. O swój sprzęt trzeba dbać. Mysz musi mieć podkładkę, bo ślizgacze pod spodem mogą się po jakimś czasie zacząć ścierać i komfort użytkowania znacznie się obniży. Dodatkowo taki sensor chodzi znacznie gorzej na przykład na lakierowanym stole. Kiedyś byłem fanem grubych podkładek, ale dzisiaj wiem, że wartość 2 mm jest dla mnie idealna. Są różne rozmiary. Sam w domu używam podkładki QCK+, bo lubię grać na niskiej czułości. Na przykład do laptopa używam takiej podkładki, jak QCK Mini. Tutaj rozmiar należy wybrać tylko i wyłącznie według własnych preferencji, bo jedni grają na niskiej czułości, inni na dużej. Jedni mają duże biurko, inni małe. Ale ja to bym chciał, żeby podkładka jeszcze świeciła. I wiecie co? Jest na to odpowiedź. Oprócz oczywistego, czyli światełka, podkładki dzielą się na szybkie i wolne. Tutaj nie ograniczamy się do żadnej, dlatego że możemy powierzchnię zmienić. Raz na szybką, raz na tą komfortową, wolną. No i teraz jak dzielicie swoją podkładkę z kimś, kto lubi na przykład bardziej komfortowe rozwiązanie, czyli to wolniejsze, to wystarczy, że sobie odwróci, nie trzeba zmieniać podkładki. Ale ja zawsze lubię pójść o krok dalej. Dlaczego ograniczać się do tej wkładki, jaka się znajduje w środku? Przepraszam. O, teraz? Możemy wziąć zwykłą podkładkę QCK, zamontować ją dokładnie w tym samym miejscu i teraz mamy podkładkę QCK Prism QCK Ziemniak Edition LED RGB. Jej! Słuchawki wyrażają ciebie, kim jesteś, jak się nosisz. Dla fanów kolorów to przede wszystkim Arctis 3. Z klasyków czarne, pasują do eleganckiego ubioru, ale ja jestem mega fanem białych, bo człowiek się wyróżnia, kiedy jednak chcemy czegoś pomiędzy, to szary, bo dosłownie czarny, biały, a szary po środku. Czerwony dla tych bardziej ekspresyjnych, a niebieski wyjątkowo mnie zaskoczył, bo nie świeci się na boki, jest stonowany i uspokajający. Siadasz na środku studia i medytujesz. Jeżeli różne kolory słuchawek wam nie wystarczą, to swój styl dodatkowo możecie podkreślić przez customowe headbandy, czyli te opaski. Kiedy jednak interesuje cię możliwość podpięcia pod USB, to tutaj wybór jest prosty. Arctis 5 lub 7, z czego siódemki mają nadajnik i można używać ich bezprzewodowo. Mają inny pałąk, bo cały metalowy i w obu modelach nie rezygnujesz z klasycznego podpięcia przez jacka 3,5 mm. Klasyczny jack, ale przez przejściówkę, która jest dołączona przez T-Series. I zobaczcie, ona jest rozłączana, czyli jak uciekniemy od komputera mając słuchawki na sobie, to przynajmniej nie wyrwiemy gniazda. Jeszcze jeden element. Widzicie tutaj gniazdo 3,5 mm. Ono służy do tego, żeby przesłać dźwięk dalej, czyli jak wy macie słuchawki na sobie, to wystarczy, że kolega wepnie się słuchawkami do tych słuchawek, żeby słyszeć ten sam dźwięk ze swoich słuchawek, jaki wy służycie z tych słuchawek, jak macie je założone na siebie. Dzisiaj do testu użyję Arctisów 5, bo nigdy ich w ręku nie miałem, aż do teraz. I jeszcze jedna rzecz jest najważniejsza. Mają podświetlenie RGB LED. Z klawiatur dostępnych w ofercie wybieram Apex M750 z dedykowanymi switchami QX2. Jedyne z najwygodniejszych switchy i klasyczny wygląd klawiatury z pełnym podświetleniem. Jeżeli ktoś chce tańszy wybór, to pięciostryfowe podświetlenie membrana i model Apex 150 także go zadowoli. A może ktoś chciałby wykorzystać model Apex 350? Także 5 stref podświetlenia z 8 poziomami intensywności. To pozycja dla wielbicieli klawiszy makro. 5 stref, które można dowolnie skonfigurować, plus klawisze multimedia i anti-ghosting dla 20 klawiszy w najbardziej używanych obszarach.
Skoro jest zestaw pasujących do siebie elementów, to warto pokazać jego możliwości. Posłuży nam do tego cały pakiet SteelSeries Engine Apps. To zestaw aplikacji, które dostarczają zupełnie nowych doznań designerskich. Zacznijmy od Prism Sync, czyli aplikacji, która pozwala na koordynowanie oświetlenia i efektów wszystkich urządzeń Prism. To wykracza dalej, bo Discord jako komunikator głosowy jest także wspierany i podświetleniem klawiszy może nas informować, kto w danej chwili mówi, czy mamy odpalony mikrofon i wiele, wiele innych. Dla wszystkich fanów kustomizacji jest to nie lada gratka. Można ustawić wizualizer do muzyki czy synchronizację do podanego obrazka. W CS-ie dostaniemy customowe oświetlenie zaraz po odpaleniu. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie wraz z całą ekipą. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału tam na dole. No i teraz plansza końcowa, czyli moment, kiedy warto jest sobie kliknąć. Teraz to jest ten moment. Dobry moment. Bo już mnie nie widać, tak? Już mnie nie będzie. Już koniec. Już koniec filmu. To dziękuję Wam bardzo. Zgasisz światło, żeby tak dramatycznie było. Pa, pa.